W tym materiale chciałbym Ci powiedzieć o ciekawym narzędziu, w którym możemy wygenerować głos do gier, filmów, metaverse i wiele więcej. Warto zaznaczyć, że możemy wygenerować aż 30 minut darmowych próbek. Mamy też kilka integracji. Możemy zainstalować to jako własną aplikację desktopową, ale też możemy zintegrować to na przykład z najpopularniejszymi silnikami jak Unreal Engine oraz Unity. Możemy też wykorzystać API do inkorporowania i zaimplementowania tego na przykład w naszym programie. Ok, cenowo wygląda to tak, jednak jeszcze raz zaznaczę, że mamy 30 minut darmowych i nie musimy nawet dawać naszej karty kredytowej. Dla biznesu jest to 100 godzin, ale $300. Dla osoby tutaj, które tworzą coś, być może jakieś projekty indie game, no to widzimy, że stąd mamy 4 godziny. Ok. Mam też wersję Enterprise i na przykład to jest do takich większych studio. Jest to nazywane AAA, być może studia filmowe, czy też na przykład SAS. Czy mam też oczywiście produkcję. Generalnie tutaj mam też priorytet supportu, czyli wsparcie jest na pierwszym poziomie, no i my jesteśmy priorytetyzowani. Bez przeciągania też chciałem Ci powiedzieć o tym, że jest plugin. Ten plugin bezpośrednio możemy zainstalować w naszym silniku Unreal Engine na wersji 4.25, 4.26, 4.27 i 5.0. Oczywiście tak wygląda aplikacja po ściągnięciu. To jest nasza aplikacja. Mamy zwykły dashboard. Ja już mam straconych tutaj 7 minut, jednak no wciąż możemy wygenerować naprawdę dużo. Mamy sandbox. Sandbox to jest to główne, co możemy wygenerować. Mamy też projekty. Projekty pozwalają nam na przykład zarządzać, gdzie generujemy jakie dźwięki, czy kategoryzują po prostu wygenerowane próbki dźwiękowe, a my następnie możemy przejrzeć. Mamy też Voice Library i jest to istotne. Myślę, że możemy tutaj podejrzeć, ile mamy takich aktorów, które mogą wygenerować dźwięk. I wyszukujemy na przykład Amber. Hi, I'm Amber. I have an American accent. Widzimy, że mamy też amerykański akcent. Mamy też na przykład szkocki, Edinburgh. Mamy też brytyjski. I am very old. I've seen the trees in this. Mamy też przedział wiekowy, jest to senior, czyli 55 lat. Mamy też Irish. How dare you come into my... Widoczne są te akcenty. Tu mamy nawet też meksykański. Every human walks around with a certain kind. Więc naprawdę jest dużo. Fajnie, że możemy z nich korzystać. Mamy szkocki, tu mamy też amerykański senior. The prince was not happy with the dragon at all. He sent his 5 armies to storm the mountain. Naprawdę świetne. Okej. Okay. Więc także jest zakładka integracje. Integracje są tutaj z iClone, no i Unreal Engine i Unity. Ja Ci pokażę, jak wygląda to po prostu w sandboxie. Integracja to jest de facto po prostu jeden przycisk. Ok, mam tutaj też wcześniejsze materiały, które wygenerowałem dla własnego projektu. Możemy je w każdej chwili też podejrzeć i odtworzyć. We showed you prisoners and you came here without money. Ok, jest to dźwięk, stąd widzimy, że możemy skasować to z tych pobrań, ale możemy też kliknąć taki niebieski przycisk. Pozwala to nam na pobranie dźwięków w trzech formatach. WAV, MP3 i OGG. Ok, i teraz jeśli na przykład chcielibyśmy podejrzeć nasz głos i sprawdzić, w jaki sposób moglibyśmy go wygenerować i dostosować do naszych potrzeb. Widzimy, że kliknąłem Select Voice. Otwiera się nam nowa tabelka. Stąd możemy wyszukać. Więc tutaj w zależności od tego, co chcemy, mogą być na przykład male, mężczyzna. Następnie wybieramy, w jakim przedziale wiekowym. Czy ma być to dziecko? Tutaj jednego bota na razie. No, I can do it. Ale mamy też female i mamy na przykład pumpkin. My doggy is so smart. He can sit. Więc mogę kliknąć select i gdy mamy już wybraną oczywiście postać, możemy wybrać styl. Na przykład czy ktoś będzie zadowolony, być może zdenerwowany, czy też zły, smutny. Ok, więc mógłbym na przykład zaznaczyć I love playing this game so much. Gives me a lot of fun. I ok, mamy taki tutaj tekst i możemy zaznaczyć playful. Może być teraz też możemy zmienić na happy, bo playful domyślnie było tworzone wcześniej. I love playing this game so much. It gives me a lot of fun. Widzimy, że nie do końca na przykład działa to dobrze przy niektórych botach. Jeśli na przykład dam set, też być może będzie taki efekt lub będzie to brzmiało znacznie lepiej. I love playing this game so much. It gives me a lot of fun. Widzimy, że dźwięk no zdecydowanie
pasuje teraz lepiej, ale no kwestia zdania no troszeczkę jest tutaj niespójna, bo tutaj jesteśmy smutni, więc moglibyśmy to zmienić. I hate playing this game so much. I always lose. Click on play. Oczywiście powiedzieć. I hate playing this game so much. I always lose. Czyli mamy pod koniec takie właśnie podkreślenie, gdy dajemy wykrzyknik, tak samo pytajnik i kropkę, więc też o to dbamy. Możemy wrócić z powrotem. Tutaj mamy mail. Możemy wybrać na przykład teraz senior, osoby starsze. Myślę, że warto też sprawdzić na początku próbki, zanim je weźmiemy. Some people say Marvin. I na przykład wybierając taką opcję, teraz mógłbym wybrać powiedzmy OK, copy. I stąd mógłbym wziąć parę innych wariantów, na przykład disappointed, click on play. I will take it, but still we will kill you. You know what I can. OK, możemy też zaznaczyć na przykład threatening i dodać wykrzyknik. Wsłuchajmy się w różnicę. I will take it, but still we will kill you. You know about our camp. Widzimy, że teraz jest zdecydowanie inaczej, a wybraliśmy tylko inny styl. Świetnie, więc polecam to narzędzie. Naprawdę w naszym sandboxie możemy dostosować. Możemy stawić na przykład, tak jak mówiłem, płeć. Na przykład young adult. Stąd moglibyśmy wybrać akcent. Tych akcentów jest dużo. Mamy West African, mamy South African. Nie wiem, czy to akurat mamy w tym przedziale. West African. Mamy greetings, to. Traveler. You look like... I stąd moglibyśmy wybrać na przykład akcent afrykański, wybrać i tutaj mam default, więc niektóre boty na razie mają tylko styl default, ale warto zaznaczyć, że ciągle dodawane są nowe postacie, nowe oczywiście próbki dźwiękowe, więc ciągle rozwija się ten program. Klikam play. Thanks for making it easy for us. Graves killed them all. Niekoniecznie to pasuje, jednak to wiemy, w jaki sposób można z tego korzystać. No i także przy naszych akcentach możemy po prostu sortować wokół tego, co chcemy. Mamy też na przykład takie coś jak demon i na przykład wybierając demona, czyli na przykład mamy jakieś postacie, mamy też osoby, które mogą robić za lektora i na przykład nagrywać po prostu jakiś background do naszej gry mobilnej, do naszego niewielkiego studia. Jeśli powiedzmy nie możemy sobie pozwolić na zatrudnienie, jeżeli nie mamy pieniędzy, żeby zatrudnić profesjonalnych, oczywiście aktorów, którzy mogą nagrać nam profesjonalny dźwięk, zawsze możemy się tym posiłkować. No i stąd weźmiemy to samo. To będzie raczej pokazywało. No i widzimy, że na przykład tutaj jest naprawdę wiele możliwości. Serious, impatient, angry. I naprawdę w fajny sposób możemy to wygenerować. Klikając play, mamy taki oto dźwięk. Thanks for making it easy for us. Braze, kill them all. Jest to naprawdę wysokiej jakości dźwięk. No i teraz widzimy, że straciłem trochę czasu, czyli oczywiście generowanie tekstu nawet przed pobraniem zabierze nam te sekundy, dwie czy trzy, w zależności od tego, ile to trwało. No jeśli chcemy to pobrać, come save take, no i stąd widzimy, że pobrało nam to również, jest to 5 sekund. I teraz klikając niebieski możemy pobrać to w formacie, który nas interesuje.